Cześć, witam na swoim kanale. Jak widzicie, dzisiaj przy papryce. Ogólnie ten film nagrywam, ponieważ obejrzałem na jednym z kanałów film o zimowaniu papryki. Chcę spróbować tej metody. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Z efektami tego zabiegu na pewno będę się z wami dzielił. Po prostu chcę sprawdzić, bo sposób i korzyści z takiego zabiegu są dość fajne. No i zobaczymy, co z tego nam się uda zrobić. Ogólnie do takiego zimowania wybiorę taką najładniejszą paprykę. To będzie ta. Tu mamy aksamitki, więc je możemy od razu wyrwać. Tu mamy już naszą paprykę, tu mamy korzonki od papryki, dlatego tego już nie wyrywamy, tylko postaramy się ją tak dość ładnie odkopać. Może się uda? Udało się. Jak ona jest już zruszona? O! Puściły korzenie. I taką oto naszą sadzoneczkę wkładamy do donicy. Trochę zrozujemy tą ziemię. Wszystkie korzenie okrywamy. I na koniec oczywiście obsypujemy. No i dobrze. Pierwszą część prac mamy za sobą. Teraz drugą. Usuwamy wszystkie liście. Z racji, że papryka już było jeden w jednej nocy przymrozek, te liście dość ładnie i dość lekko można usunąć. Tu spójrzcie, jeszcze się wytworzył pąk kwiatowy, więc go też od razu usuwamy. Dobrze, mamy już oberwane, więc teraz tniemy. Obcinamy wszystkie miejsca, gdzie papryka owocowała i była zerwana. Jeśli obetniecie jakiś liść, nic się nie stanie. O. Tu usuwamy resztę liści. I mamy gotową sadzoneczkę. Taką sadzonkę ja będę przechowywał w piwnicy. Będę ją co wedle potrzeby podlewał. Ten sznurek zaraz usuniemy. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sam jestem ciekaw. Jeśli metoda by się sprawdziła, byłaby bardzo fajną alternatywą. Ale to zobaczymy. O wszystkim będę was informował. Tak więc nie przedłużając, mam nadzieję, że ten film będzie dla was pomocny, ciekawy. Zachęci was do eksperymentów. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji, do komentowania i do oglądania innych filmów. Na razie, cześć.